podaj liczbę naturalną n spełniającą nierówność. N jest mniejsze od pierwiastka z 35 oraz n plus 1 jest większe od pierwiastka z 35. Spróbujmy oszacować, gdzie na osi znajduje się liczba pierwiastek z 35. Liczba 35 jest mniejsza od liczby 36 i jednocześnie jest większa od liczby 25. Te dwie liczby zostały przeze mnie wybrane nie bez powodu. Liczba 36 jest to 6 do kwadratu. Natomiast liczba 25 daje nam 5 do kwadratu. Relacja między liczbami 25, 35 i 36 będzie zachowana również dla ich pierwiastków. Czyli pierwiastek z 25 będzie mniejszy od pierwiastka z 35, a to będzie mniejsze od pierwiastka z 36. Wiemy, że pierwiastek z 25 daje nam 5, a pierwiastek z 36 daje 6. Co oznacza, że pierwiastek z 35 mieści się między 5 a 6. Teraz widzimy, że nasza liczba naturalna n wynosi 5. A jeśli n wynosi 5, to n plus 1 daje nam 6.